Niezły początek Azerbejdżanu. Czekamy na serwującego z dwunastką na koszulce Jamala Dżalilowa. Jamal, drodzy Państwo, rocznik 2008. No i właśnie tacy chłopcy też ten zespół tworzą. Tutaj rok 2008 to jest akurat wyjątek. To jest najmłodszy siatkarz w zespole azerskim. Ale są też zawodnicy z rocznika na przykład 2007. Choćby Gahramanli, który występuje jako rozgrywający. Jeszcze raz ten młodziutki Dżalilow, środkowy bloku, zresztą mierzący zaledwie 180 cm. Mówię zaledwie, bo w przypadku siatkarzy, którzy blokują środek siatki, to jest wzrost naprawdę niewysoki. Świetny atak z prawej strony. Pomachał głową twierdząco, że tu nie było żadnego błędu. Estoński sędzia Imre Kapa. 4-4. Tak w uproszczeniu mówi się, że Ukraina to przynajmniej wielkie połacie Ukrainy. Rewiry nad Morzem Czarnym. Azerbejdżan, Morze Kaspijskie. No i morze, te dwa morza, choć wiemy dobrze, że Kaspijskie określane jest największym jeziorem świata. Dzisiaj będą sprzymierzeńcem jednej i drugiej drużyny. Bardzo byśmy chcieli, żeby to starcie azersko-ukraińskie przyniosło wiele emocji. Rusłan Czerwatiuk. Pomylił się Rusłan. Zaczynają od takich... No, można powiedzieć, zagrań niekoniecznie do zapamiętania, do poprawki. Mówią pierwsze śliwki robaczywki, zobaczymy, co będzie dalej. Riyad Hasanov. Hasanov atakujący, 1,76 m wzrostu, drodzy Państwo, i jednocześnie również człowiek, który za rok w tej samej grupie wiekowej może występować, bo on przyszedł na świat w 2006 roku. 6-5 dla zawodników z Ukrainy. Igor Szczawiński. No, zdajemy sobie sprawę, myślę, że i ja, i Państwo, że Ukraina po tej wczorajszej porażce z Polską ma troszkę podcięte skrzydła, choć na pewno zespół ukraiński brał pod uwagę taki scenariusz, że Polska będzie lepsza u siebie, no ale najprawdopodobniej nie uciekną zawodnicy z Ukrainy przed barażami. Co się tutaj stało? Zawodnicy dyskutują z sędziami, którzy przyznają punkt Azerbejdżanowi, a więc startujemy kolejną część seta od stanu 6-6. Widzą Państwo teraz za plecami Oktaja Gasimowa, że grupka kibiców całkiem spora. No takie turnieje mają to do siebie, że przyciągają koneserów siatkówki, ale nie tylko. Osoby, które poczują atmosferę wydarzenia, bardzo chętnie tu wrócą. Również jutro i pojutrze, nawet na mecze nie Polaków. Uwaga, zobaczmy, czy środek zafunkcjonuje na medal. Tak się właśnie stało. Atakował Gasimow i w tym momencie, przepraszam, to nie był Gasimow, to był Ryazanow oczywiście. W tym momencie 7-6 dla zespołu ukraińskiego. Samsonow na rozegraniu. Ryazanow jako atakujący, a na zagrywce teraz Krawczenko. Witalij Krawczenko, gdyby ktoś był ciekawy, rocznik 2005. No i Witalij, tak jak jego koledzy, popełnia błąd, patrzy na trenera Romansowa, w miarę spokojny, podchodzi do swoich pomagierów, być może sprawdzają jakieś statystyki. No tu nie było specjalnie czego sprawdzać, ale na pewno żal błędu. Jamal Guliyev. Przyjął piłkę sposobem górnym, libero drużyny z Ukrainy, a oklaskiwany bardzo głośno Ryazanow, który tutaj szaleje i który funduje swojej drużynie 8 punkt. Czas na Ryazanowa na zagrywce. Ale to jest już kolejna zepsuta zagrywka i widzę, że powoli tracą cierpliwość do poczynań swoich podopiecznych szkoleniowcy drużyny ukraińskiej. No tak być nie można, nie może, bo przecież za chwilę przyjdą poważniejsze wyzwania i kilka zepsutych zagrywek z rzędu może pokpić sprawę. A tutaj, no właśnie, mamy obrazek, który najlepiej dokumentuje to, co może wydarzyć się, kiedy jeden z zespołów psuje serwis.
Szanse otrzymują inni, oni tę szansę wykorzystują i obejmują prowadzenie. Rawan Gahramanli. Gahramanli raz jeszcze, teraz już nie tak skutecznie. Dodam jeszcze, drodzy Państwo, że Gahramanli rozgrywający rocznik 2007 teraz już zepsuł zagrywkę i ustawia się w drugiej linii, a my czekamy na rozpoczęcie gry przez Samsonowa. 9-9. Wyrównany, ciekawy początek i widać, że tu mamy zupełnie inny Azerbejdżan. Wczoraj, kiedy kończyliśmy tę wieczorną relację, wspomniałem, że być może ten trzeci set w meczu z Estonią uskrzydli Azerów i pomoże im jeszcze lepiej grać. No i być może, oby tak było, będę musiał wycofać się z tego słowa, z tego zdania, z tego stwierdzenia, że dziś Azerbejdżan, jeżeli zdobędzie tyle punktów, co Estonia w starciu z Ukrainą, to będzie dobrze. Jeżeli ten wynik poprawi, a może stanie się tutaj jeszcze inna historia, to z przyjemnością Państwa przeproszę, no bo każdemu kibicuję. 11-9. Azerbejdżan wypracował 2 punkty przewagi. Być może zaraz będzie przerwa albo zmiana. A na razie Raven Hüseyinli na zagrywce. To jest ten człowiek, na którego zwracam Państwu szczególną uwagę. Ale Raven za bardzo wysłał piłkę na lewo. No i po akcji. Ale na pewno nie po secie. Tu jeszcze mamy kawał drogi, ale świetny doping. Chyba mogę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście Ukraińcy czują się tu pewnie jak u siebie. Co bardzo ważne i co bardzo istotne, godne podkreślenia. Dokończę myśl po akcji, którą kończą zdobyciem punktu Azerowie. Autowy atak Krawczynki. A ja chciałem tylko powiedzieć, że tutaj nie ma żadnych gwizdów. I to wszystko dzieje się od początku, nawet kiedy Polska gra i kiedy gra na styku, to kibice bardzo kulturalnie podchodzą do tego, co dzieje się na boisku. Kibicują nastolatkom, oczywiście mają swoich faworytów, ale nie deprymują gwizdami bądź jakimś innym nieeleganckim zachowaniem rywali. 10 Ukraina, 12 Azerbejdżan. No i jest punkt, który można nazwać kontaktowym, ale też widać duży spokój w szeregach Ukrainy. Z numerem 26 Igor Szczawiński. Drodzy Państwo, Szczawiński także troszkę młodszy od swoich starszych kolegów z rocznika 2005. On przyszedł na świat w roku 2006. No, ruszamy dalej. Zobaczmy, jak rozpracują tę akcję zawodnicy z Ukrainy. Sam jestem ciekaw. Na przełamanie, bez bloku, skutecznie. Teraz już bezbłędnie Krawczynko i po 12. Pomagali trochę Ukraińcy Azerbejdżanowi w poprzednich akcjach swoimi błędami na zagrywce, w ataku. Azerowie też kilka ciekawych akcji mieli. Ciekawe dla mnie jest to, czy będziemy mieli powtórkę w drugiej części seta, bo no, kiedyś święta się kończą i trzeba grać swoje. Nie można liczyć na przeciwnika, że ten zawsze będzie błądził. Azerbejdżan teraz nie pobłądził. Teraz świetnie zaatakował. Wziął na swoje barki ciężar walki o punkty i prowadzi 13-12. Takiego Azerbejdżanu chcieliśmy. Wczoraj ten zespół bardzo blady. W pierwszym secie 17 punktów. W drugim, no, taka sportowa tragedia. 11-25. Oczywiście tragedia w cudzysłowie. Ale, no, był to teatr jednego aktora drużyny estońskiej. A teraz po 13. No to jeszcze raz Igor Szczawiński. I teraz, drodzy Państwo, oj, chętnie obejrzę powtórkę, drodzy Państwo, bo tu można powiedzieć o błędzie przyjęcia, ale jeszcze większy błąd, a może nie błędzie przyjęcia, po prostu nieperfekcyjnym, nie było to przyjęcie, które mogło albo powinno kogokolwiek zaskoczyć, a stało się inaczej. Azerbejdżan prowadzi po takiej bardzo nietypowej akcji 14-13. Ach, teraz mocno wyskoczył, wysoko, jakby chciał sięgnąć nieba zawodnik ukraiński. No i błąd popełnia Hüseyinli, a tym skoczkiem był Ryazanov. 14-14.
O właśnie, tu będzie ostatnia część akcji, jaka zakończyła się niepowodzeniem Azerbejdżanu. Czy teraz będzie... Ależ pokazują sobie nawzajem Azerowie, że takie akcje tylko ich motywują i nakręcają. Bardzo mi się podobało zagranie Gahramanliego. Można powiedzieć taki siatkarski standardzik, ale no, orientuj się w takiej sytuacji. Bądź tu mądry przed szkodą. Nie jest łatwo zareagować w porę. No to Gulijew teraz. I mamy 15 do 14. Wyskoczył w górę, może nie tak wysoko jak wcześniej Ryazanow, Maksym Sfiridow, ale wystarczyło. Zobaczmy jeszcze raz. No właśnie, tutaj wystawa do kolegi i ten robi swoje. Praca w obronie tym razem nie zdała egzaminu. Stęskniłem się za taką walką, drodzy Państwo. W tym meczu, który transmitowaliśmy do internetu wczoraj, nie było takiego seta. A tutaj trzeba towarzyszyć bardzo uważnie siatkarzom, bo ci nie zamierzają odpuszczać. A Azerbejdżan po raz kolejny pozytywnie zaskakuje. 16 do 15. Przyjrzyjmy się temu, co wydarzyło się na środku siatki. Minął się z piłką jeden z zawodników, atakował z lewego skrzydła Kuseinli. 16 punktów mają zawodnicy z europejsko-azjatyckiego pogranicza. No mówi się czasami, że powinniśmy klasyfikować Euroazję jako jeden kontynent, ale przyjęło się zupełnie inaczej, więc w związku z tym kraje, które leżą na pograniczu między tymi dwoma częściami świata, mają niejako prawo wyboru. Azerbejdżan jednoczy się z Europą i utożsamia z tym kontynentem, dlatego też bardzo często występuje w rozgrywkach europejskich. Choć jak rozmawiałem tutaj z reprezentantką azerskiego składu, lubi też współzawodniczyć i robi to regularnie w igrzyskach krajów islamskich, no bo to rzeczywiście państwo muzułmańskie. 17-16, brawo Azerbejdżan, zobaczmy raz jeszcze. O właśnie, doskonale, a to jest nie kto inny jak wspomniany wcześniej Hüseyinli. Raben na zagrywce. I błąd popełniają Ukraińcy, którzy wyjątkowo zagubieni w tej części seta, mimo że kibice im towarzyszą, mimo że chcieliby tu wygrać. Ale na razie cały czas mają pod górkę. Dzień dniowi nierówny. I mówią sportowcy i nie tylko, że jesteś tak dobry, jak dobry jest twój ostatni mecz. 3 punkty więcej, więc już nie ma na co czekać, będzie przerwa. Otóż to, Ukraina 16, Azerbejdżan 19 i takiego obrazka jeszcze z udziałem Azerów w tym turnieju nie obserwowaliśmy. Wczoraj Estonia momentami odjeżdżała Azerbejdżanowi o lata świetlne, nie tym razem zupełnie inny scenariusz. Dwie trzypunktowe serie w tym secie Azerbejdżan zafundował sam sobie. Pierwsza na samym starcie, druga przed chwilą. Mówiłem o roczniku 2005. To najstarsi zawodnicy, którzy biorą udział w naszych zawodach, właśnie ten rocznik reprezentują. I warto tutaj dopowiedzieć, że rok 2005 był dla polskiej siatkówki bardzo dobry. Mówię o Polsce, no bo w naszym kraju się znajdujemy. A właśnie wtedy zwłaszcza kobieca siatkówka przeżywała wielkie chwile. Pamiętne Mistrzostwa Europy w Chorwacji. Złoty medal. Zresztą obronione złoto po triumfie sprzed 2 lat w Turcji. Jak najbardziej zasłużone. Po drodze pokonane wielkie potęgi. Rosja, Włochy. Czy Ukraina wróci przebudzona? Czy wróci mocna? No tutaj blok Azerów zagrał doskonałą akcję. Ale teraz oklaskiwany burzą braw Igor Szczawiński. I 17-19. Świetny atak ze skrzydła. 2 punkty różnicy. Coraz gorętsza atmosfera w Gorzowie.
Ale Azerbejdżan nie odpuści. Nie ma o tym mowy. Oktay Gasimov. Tak się zastanawiam, czy to jest ten sam Azerbejdżan, który oglądaliśmy wczoraj. Czy chłopcy po prostu dobrze się wyspali, weszli w turniej, czy ta Estonia taka mocna, czy Polska może już za oczywistość traktować komplet zwycięstw. No, no, to na pewno nie, ale sam jestem ciekaw, ile krwi napsują Polsce i Estończycy, i Łotysze. To nie będą łatwe przeprawy. Pardon, oczywiście Łotwa już z Polską grała. Azerowie będą walczyć z Polską i to już jutro, drodzy Państwo. Taki Azerbejdżan będzie na pewno dużo groźniejszy. Świetny atak Ukrainy. 18 do 20. No i jeszcze raz śpieszę ze sprostowaniem, czasami nie nadążam za tym harmonogramem. Polska-Estonia jutro, Polska-Azerbejdżan w niedzielę, ale to mniej ważne teraz. Zobaczmy, jak poradzi sobie Azerbejdżan. No, zatrzymany blokiem siatkarz w ciemniejszym stroju. To może być kosztowny problem teraz, bo ta trzypunktowa przewaga zmalała do jednego i nie dziwi, że teraz Azerowie będą odpoczywać i wysłuchiwać rad swojego szkoleniowca. Mówiłem o roku 2005 w polskiej siatkówce, no to jeszcze króciutko o męskim teamie. Nasz zespół przeżywał wielką tragedię. Przede wszystkim mowa o śmierci Arkadiusza Gołasia, który zmarł wczesną jesienią w wypadku drogowym. To była tragedia, po której wielu do dziś nie może się otrząsnąć, bo Arkadiusz Gołaś, człowiek z Ostrołęki, biało-czerwony orzeł, fruwający nad siatką niczym sokół, zginął przedwcześnie. Miał 24 lata i rzeczywiście na środku siatki skakał tak delikatnie, jakby tańczył. Być może teraz tworzy niebiańską drużynę. Wracamy do gry. 20 Azerbejdżan, 19 Ukraina i teraz ciąg dalszy pierwszej partii. Widzą Państwo za plecami zagrywającego takie malutkie flagi w kolorach błękitnym i żółtym, ale flagi nie pomogły. Nie pomógł sam sobie siatkarz ukraiński, więc znów dwa punkty więcej ma Azerbejdżan. Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Trochę przypominająca trzeci i czwarty set meczu ukraińsko-polskiego. No a teraz Ukraińcy punktują po raz 20. 20-21. Gdyby mogli, kibice drużyny z Ukrainy weszliby na boisko i pomogli swoim rodakom. Tak bardzo chcą, żeby teraz na tablicy pojawił się remis, ale czy Azerbejdżan na to pozwoli? Niekoniecznie! No i znowu okrzyk radości niebywale głośny. Tak głośny, że być może nie było go słychać nawet na zawarciu. A w tym momencie 22 do 20. Zobaczmy jeszcze raz. Rzucał się do piłki. Ile pary w płucach, ile sił w nogach Witalii Krawczenko nie pomogło. Ten sam Krawczenko przyjął palcami, będzie teraz atakować. To jednak jeszcze nie koniec akcji. Krawczenko przerzucił azerski blok. No, to taki plas, za który należą się duże gratulacje siatkarzowi z 20. Niby proste, niby oczywiste, ale jednak wymagające dużych umiejętności. 21-22. I ruszają dalej nasi bohaterowie do walki o punkty, być może na ostatnią prostą. Mówię być może, bo przecież może się okazać, że przed nami tu będzie gra na przewagi. Na razie gramy na całego. O, kolejny, 23 bądź 22 punkt dla jednej z drużyn. Kto będzie lepszy? Ukraina, a więc remis. A więc teraz zaszalał na siatce Maksym Świridow. Był taki moment, kiedy było po 12. Teraz jest po 22. Kto z tego boiska po pierwszym secie zejdzie na tarczy? Azerbejdżan już teraz uzyskał tyle punktów, ile w trzecim secie w meczu z Estonią. A nie myli się Hussein Lee. I to jest akcja, która jeszcze bardziej winduje pozycję Azerów w tym secie. Asekurował tutaj przebieg akcji Dżamal Gulijew. Nie była potrzebna jego pomoc, za to teraz jest potrzebna jego dobra zagrywka. Rozkłada ręce trener Romancow.
czy złoży je do oklasków po tej akcji? Niekoniecznie, bo znów świetnie Gasimow atakuje Hussaini. No, tu jeszcze nie wszystko jest oczywiste, ale bronią się Azerowie niesamowicie. Naprawdę świetna gra i także doskonała obrona libero. Akcja Balcelizacz, a zakończenie Perełka. To, drodzy Państwo, kwintesencja młodzieżowej siatkówki. Więcej takich akcji, więcej takich siatkarskich deserów. I właśnie dlatego warto być na tym turnieju od początku do końca. Albo osobiście na Werenie Gorzów, albo podczas naszych relacji, do oglądania których serdecznie zapraszamy. Po 23. O, rzeczywiście ten set doskonale się obserwuje. Zobaczmy, czy teraz Gahramanli wymyśli coś niesamowitego. No próbował, ale załamany jest w tym momencie Hussaini. Jednak to załamanie będzie musiało w tej chwili ustąpić motywacji. Hussaini zablokowany, a my mamy piłkę setową dla Ukraińców. Bardzo długo czekali na objęcie prowadzenia, na powrót na fotel lidera w tym secie siatkarze z Ukrainy. Już patrzę, już szukam w tych cyferkach potwierdzenia. No było 8-7, proszę spojrzeć. 8-7 dla Ukrainy, potem Azerbejdżan objął prowadzenie. No i tak już było, po drodze parę remisów, ale tak już było do sytuacji sprzed chwili. 24-23, bardzo trudna sytuacja Azerbejdżanu, ale nie jest powiedziane, że te chwile, że ta przerwa nie pomoże zespołowi trenera Alijewa. Piątek, 12 stycznia, świetna atmosfera i wyjątkowo istotny moment dla przebiegu pierwszego seta. Na zagrywce Ryazanov. Jak poradzi sobie Artem? Zagrywka dobra, zagrywka fenomenalna. Zagrywka na 25-23. I teraz po tej akcji, po tym serwisie trudniej będzie Azerom wrócić do rywalizacji o zwycięstwo. Jednych szkoda, drugim oczywiście należą się brawa, zwłaszcza że w rezerwowym składzie z trochę przytępioną motywacją po wczorajszej porażce poradzili sobie z dobrze grającym Azerbejdżanem. Ukraina, Azerbejdżan 1-0, 25-23. Króciuteńka przeprowadzka i jeszcze za moment statystyki z tego seta. Sam jestem ciekaw, jak one będą wyglądały, a tu perspektywa, która no, ujmuje za serce, zwłaszcza kiedy trybuny wypełnione są po brzegi. Dzisiaj tego obrazka nie obserwujemy, ale są sympatyczne panie, zresztą nie tylko one na trybunach, bo coraz liczniejsza grupa kibiców obserwuje to, co dzieje się dziś na boisku. Niektórzy być może po pracy do nas dołączyli, inni są od samego początku. Drodzy Państwo, 12 stycznia to jest dzień pachnący siatkówką, można powiedzieć od zawsze, bo zdajemy sobie sprawę, że ta przerwa ligowa, przerwa międzynarodowa to przede wszystkim miesiące wakacyjne, ale nie zawsze. Wielu narzekało, że sezon reprezentacyjny jest wyjątkowo długi, wyczerpujący. Choćby nasza reprezentacja, reprezentacja Polski, no zaraz po rozgrywkach ligowych musiała się mocno gimnastykować, żeby po pierwsze wytrzymać fizycznie, a po drugie zagrać jak najlepiej w biało-czerwonych barwach. No a wybieram się na wakacje również po to, żeby przypomnieć Państwu, że już na przełomie lipca i sierpnia kolejne Igrzyska Olimpijskie. Tym razem Paryż zaprasza wszystkich fanów sportu. Mówi się często o tym, że Igrzyska Olimpijskie tracą trochę na znaczeniu, że bardziej medialne, bardziej popularne są choćby Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale co Igrzyska, to Igrzyska. Cały świat stara się jednoczyć na Igrzyskach Olimpijskich, no a my będziemy podczas paryskich zawodów kibicować bardzo mocno polskim kadrom siatkarskim. I panie, i panowie do tych Igrzysk awansowali.
Warto dodać, że rywalizacja olimpijska w siatkówce właśnie rozpocznie się już 27 lipca i potrwa do 11 sierpnia, więc do ostatniego dnia rywalizacji. Mecz o złoto w konkurencji panów zaplanowano tego samego dnia, co ceremonię zamknięcia. Wielu dałoby na pewno sporo, żeby Polacy o to złoto powalczyli. Szanse pewnie mają, choć łatwo nie będzie. No ale gdyby udało się powtórzyć Polakom, mówię o mężczyznach przede wszystkim, bo ich akcje stoją wyżej, no ale Polkom również, sukces naszych starszych już rodaków z 1976 roku i złoto w Montrealu, no to pewnie bylibyśmy w niebo wzięci. Prawie do nieba dotarli w pierwszym secie Azerowie, zdobyli 23 punkty, a więc o 2 za mało, żeby świętować sukces. Oni na razie przegrywają 0-1, ale myślę, że mogą być zadowoleni ze swojego dorobku, no bo mimo wszystko ta silna Ukraina wcale nie miała łatwo. Pamiętam, że pierwszą akcję w pierwszym secie wygrali Ukraińcy. Jak będzie teraz? A teraz, drodzy Państwo, akcja również zakończona sukcesem Ukrainy. Rusłan Czerwiatiuk w roli głównej. To jest właśnie ten zawodnik, który ma na koszulce numer 26. W bloku trzeba mieć trochę szczęścia. Tego szczęścia tym razem Azerowie nie mieli. I jeszcze jeden serwis mocny, atomowy wręcz, zawodnika ukraińskiego. Tam dwóch skakało do ataku, jeden by wystarczył, ale rezultat mimo tego błędu optymistyczny dla naszych sąsiadów. O właśnie. Czerwiatiuk przed chwilą zdobył punkt, a my obserwujemy Ryazanova. Przed szansą na wyrównanie stanu spotkania zawodnicy z Azerbejdżanu. Nie mieli wielu okazji do świętowania wielkich sukcesów Azerowie w rozgrywkach seniorskich. To sprawa oczywista, ja mówiłem o tym wczoraj, ale na przykład w roku 2022, kiedy poprzednie Mistrzostwa Europy do lat 20 się odbywały, Azerów w ogóle nie sklasyfikowano. O właśnie, zobaczmy teraz, co się tutaj wydarzyło. Tak grają Ukraińcy. No takie gwoździe się ceni, takie gwoździe, siatkarskie gwoździe. To jest kolejna piękna promocja siatkówki. Zobaczmy, jak odpowie na to wszystko Azerbejdżan, choć tu jeszcze była szansa, żeby tę piłkę ratować. Skończyło się na bloku. No i teraz uciszają troszkę drugą stronę mocy zawodnicy ukraińscy. 4-1. A ja wrócę do 2022 roku. We wrześniu we Włoszech odbyły się wtedy Mistrzostwa Europy do lat 20. To była piąta edycja takich mistrzostw. Wcześniej nie było podziału na kategorie wiekowe. U siebie reprezentanci Italii okazali się najlepsi, ale w finale po piętach deptali im Polacy, którzy zajęli ostatecznie miejsce drugie. Tytuł najlepszego środkowego otrzymał Jakub Majchrzak, obecnie AZS Olsztyn, atakujący Tytus Nowik, obecnie reprezentujący Olimpię Sulęcina, więc województwo lubuskie. No i także nagrodę dla najlepszego rozgrywającego dostał jeden z naszych, tym kimś był Kajetan Kubicki, który obecnie współtworzy ekstraklasowe, czy też jak to woli, plusligowe Kuprum Lubin. Brąz we Włoszech wywalczyła Bułgaria. A Ukraina do tego ścisłego finału nie dotarła. Tu natomiast gra zupełnie inaczej. No troszkę się tego obawiałem, że ten pierwszy set tak zacięty, ale przegrany na finiszu może troszkę rozsypać grę Azerbejdżanu. Pewnie inaczej wyglądałaby rywalizacja, gdyby Azerowie dobrnęli do 25 punktu w pierwszym secie. Teraz mamy 5-1. I już w tym momencie Gahramanli kombinuje tu na różne sposoby. Może zmiana na rozegraniu by się przydała. Zablokowany ponownie Hasanov. Azerbejdżan na razie na boisku nie istnieje. Jeden punkt.
przy 6 punkcikach rywala. Na pocieszenie dla Azerbejdżanu, choć na pewno on teraz w ogóle takich myśli nie ma, mogę powiedzieć, że podobnie wyglądał pierwszy set w meczu z Polską. Wtedy też Polacy przespali rywalizację z Ukrainą na starcie, tracili do niej bodaj 7 punktów. A w dalszej części rywalizacji grali już jak z nut. 7-1. Żelazna twarz trenera ukraińskiego. Czy przegrywają, czy wygrywają? Podobne oblicze. No, teraz piłka przebita przez kapitańskiego libero, przez dowódcę drużyny azerskiej. Ależ teraz pięknie wybronili się zawodnicy z Azerbejdżanu. Brawo, Gasimow. No ale teraz już niestety pozostają nam tylko wrażenia estetyczne i gratulacje za ambicje dla Azerbejdżanu, bo na czystej siatce, przy tak wystawionej piłce można robić wszystko. Piękny atak, ale jeszcze wcześniej za to też trzeba brawa być głośne. Nihat Gasimow i jego obrona barkiem. 8-1. Gasimow, ale Oktay, dwóch Gasimowów na boisku. I atak niestety znów nieudany tym razem Hasanova. Nie pomogła pierwsza przerwa, być może skuteczniejsza będzie druga. Między pierwszą a drugą aż 5 punktów z rzędu zdobyli Ukraińcy, których teraz prowadzą właśnie kibice. A ci dziękują brawami, no trudno się nie wzruszyć słysząc takie wsparcie. Ukraina teraz rzadziej może występować, o ile w ogóle może, we własnym kraju. Dlatego tutaj w Polsce znalazła przynajmniej częściowo swój drugi dom. Choćby Barkom Lwów, zespół, który w Pluslidze występuje. No a Ukraińcy, jeżeli już grają w Polsce, to rzeczywiście mogą czuć się jak u siebie. Jeszcze wracając do Igrzysk Olimpijskich, drodzy Państwo, Azerbejdżan i Ukraina to nacje, które po raz pierwszy na Igrzyskach wystartowały dopiero w roku 1996. To była Atlanta, Stany Zjednoczone, ale trudno o wcześniejsze starty, skoro niepodległość wywalczyły, odzyskały dopiero w roku 1991 po rozpadzie Związku Radzieckiego. Ciekawa akcja po przerwie. Azerbejdżan pewnie uskrzydlony kilkoma radami, może podpowiedziami, ale ten ekspres made by Ukraina po prostu szaleje pełną parą. No i jest 10-1. Teraz lewe skrzydło i tutaj nie pomógł blok Husseiniego, nie pomogły jakieś inne przysłowiowe czary. Na taką grę Ukraińców czekali ich kibice. Wygląda na to, że ten drugi set zaczyna przypominać starcie estońsko-azerskie z setu numer 2 w dniu wczorajszym. Husseini zablokowany. Który to już blok? Ale protestuje Raven bardzo emocjonalnie. Jego zdaniem Ukraińcy dotknęli siatki. Tak czy nie? Jak Państwo myślą? No ja tutaj nie odważę się stwierdzić, zwłaszcza po jednej powtórce. 11-1. W dalszym ciągu Samsonov, no trochę jakby wrósł w to pole zagrywki. I pewnie będzie mógł nam jeszcze wrócić za moment. Denis Samsonov, a dokłada jeszcze, dolewa oliwy do ognia Igor Szczawiński. No bo tutaj ten siatkarski płomień nie zamierza zagasnąć. Płomień rozpalony przez szalejącą Ukrainę. Samsonov jeszcze raz. Na wynik aż nie chcę patrzeć, bo mi trochę szkoda naszych znajomych z Azerbejdżanu. Cenię takie sety jak ten poprzedni, zacięte, interesujące, do końca nierozstrzygalne. No a tutaj na razie mamy taką trochę zabawę w kotka i myszkę niestety. Azerbejdżan znowu na łopatkach. A teraz na plecach wylądował po tym ataku Igor Szczawiński, co nie przeszkodziło mu w zdobyciu kolejnego 13 już punktu. Będzie zmiana. Widzę, że szykuje się do wejścia Mirosław Tkaczuk. Mirek zastępuje Witalija Krawczenkę. Mirosław Tkaczuk, drodzy Państwo, atakujący z tego najstarszego 2005 rocznika. No i tu chyba błąd Ukrainy. Tak jest. Tym razem błąd przełożenia. Drugi punkt, chwila oddechu i może jeszcze teraz taka nadzieja na lepszą grę, na lepszy moment.
w obozie azerskim. Azerbejdżan Volley Team, taki napis na koszulkach sztabu szkoleniowego drużyny, która teraz stara się o trzeci punkt, o zniwelowanie tej przeogromnej straty. No jest, jest taka iskiereczka, która być może zaraz się też bardziej rozpali. Raven Hussein Lee, druga linia. O to właśnie chodzi. Dziś samochodów przy tej wielkiej, przestronnej arenie Gorzów troszkę mniej niż w dniu wczorajszym, ale to też oczywiste, bo nie ma Polski, ale pewnie i tak frekwencja zadowalająca, tym bardziej, że nie ma, drodzy Państwo, dnia świątecznego. To też dodatkowo sprzyja spacerom w miejsca sportowe, ani pogody, która zachęca do wyjścia z domów. Taka troszkę temperatura odwilżowa, choć wieczór znów ma być mroźny. 14 do 4. Tu na pewno gorąco i zwłaszcza w sektorach zajmowanych przez kibiców drużyny ukraińskiej ta gorączka potrwa pewnie do ostatniej piłki. Jamal Dżalilow teraz. I atak ze środka opanowany, więc grają dalej. Tutaj również czyste odbicie. Muszą skoncentrować się teraz na bloku Azerowie. Podwójny blok. Wczoraj Estończycy momentami skakali nawet do potrójnego. No a tutaj mamy znów ciąg dalszy w tej akcji i błąd. Niestety, niestety błąd Hussein Lee. No właśnie mówiłem o tym, że te zagrywki sposobem górnym, rozegranie sposobem górnym trzeba prowadzić bardzo ostrożnie. Jedna piłka czysta, ta druga już problematyczna. 15 do 4. W czterech dotychczasowych spotkaniach mieliśmy jeden nieco dłuższy mecz. Mecz czterosetowy Polska-Ukraina 3-1. Tu zanosi się na to, że za chwilę będzie 2 do 0. 16 do 4 prowadzi ekipa ukraińska. Zobaczmy, jak wyglądał ten blok. No, blok jak blok, ale nie miał szans w starciu z dwójką Ukraińców Ogdaj Gasimow. Hussein Lee. I znów tam pod siatką bardzo gęsto było. Atakuje bardzo mocno Szczawiński. Dziś wyróżniająca się postać w ataku. 17 do 4. Najwyraźniejsza przewaga Ukraińców w tym secie. Zmiana. Zapraszamy do gry Kamila Husseiniego. Kamil Hussein Lee zastępuje Ogdaja Gasimowa. To raczej takie zmiany na przeczekanie, na to, żeby tutaj może ewentualnie jeszcze pobudzić zespół, a może dać odpocząć tym, którzy nie radzą sobie, choć występują zwyczajowo w pierwszej szóstce. Chwilka radości dla Azerów. Być może tę chwilę zaraz przedłuży zawodnik, którego widzieli Państwo w powtórce. To Iliad Hasanow. On na zagrywce. Zagrywka Hasanowa delikatna. Taka zagrywka szkody Ukraińcom nie robi, a tu za tą piłką trudno było nadążyć. Tym bardziej, że ta przespacerowała się już przez rząd fotelików zajmowanych przez trenerów drużyny azerskiej. 18 do 5 i Szczawiński. Po taśmie, ale to nie jest problem. To już nie te czasy. Przyjął piłkę z problemami libero Aleksandr Ostapczuk. No a tu jeszcze gonił ile sił w nogach Hussein Lee tę piłkę, ale to Ukraina punktuje. Atak skuteczny, ratunek niekoniecznie. Już 19. I jeszcze raz, i jeszcze jeden, jak śpiewają czasami Polacy. No i tutaj ta akcja króciuteńka, zakończona zaledwie 2 sekundy po gwizdku sędziego, as serwisowy 20 do 5. Panie Igorze, trzeba przyznać, że
pańskie zagrywki są fenomenalne. Jeszcze raz Szczawiński. O, teraz troszkę łatwiejsze zadanie mieli Azerowie, ale to odbicie, przebicie piłki na drugą stronę nie było czyste. Atak nieskuteczny. Czy rewanż będzie znów tak potężny jak przed chwilą? No i blok. Okazuje się, że znacznie niższa reprezentacja Azerbejdżanu też potrafi dobrze blokować. Proszę spojrzeć. Pojedynczy blok. Rawan Gahramanli, rozgrywający w zespole Azerbejdżanu, 1,80 m wzrostu. Teraz Rawan odpoczywa, zastępuje go Ramiz Bagirov, także rozgrywający. 6 punktów mają Azerowie i rzecz jasna apetyt na więcej. No chciałoby się tutaj dobrnąć chociaż do dziesiątki, choć nie będzie to łatwe. Jeszcze walczą i chwała im za to reprezentanci Azerbejdżanu. Ależ znowu dynamiczna, taka techniczna zagrywka Mirosława Tkaczuka. Pojawił się na boisku w trakcie spotkania, nie było go w pierwszej szóstce, ale zaznacza swoją obecność świetną grą młody Mirek. Jeszcze raz Tkaczuk. Szczuplutki zawodnik ukraiński dobrą zagrywkę wykonał, ale rewanżują się Azerowie w osobie Ravena, Raven Husseinli. Jeszcze raz zobaczmy. Tu jeszcze było takie koleżeńskie podanie ręki koledze po drugiej stronie siatki. Doceniamy takie gesty. No to jak, panowie, damy radę do dziesiątki, czy nie? Chciałoby się na pewno, bo nie w tym rzecz, żeby przegrywać wysoko, ale Ukraina, jak widać, rozkręciła się na tyle i tak bardzo chce zadowolić swoich fanów, że na pewno nie odpuści. Nie ma mowy o tym, żeby tutaj grać na pół gwizdka. Choć teraz pogubili się zawodnicy z Ukrainy. Wszystkie atuty tym razem po stronie Azerbejdżanu i jest punkt. Choć mieli jeszcze szansę podbić tę piłkę Oleksandr Ostapczuk i jego koledzy. Ostapczuk, libero ukraiński, a tu Husseinli zakręcił piłeczką modelowo. Ruszamy dalej. I teraz lewe skrzydło. I ten, który dzisiaj tutaj naprawdę mocno atakuje, jest Firidov, ale opanowana piłka przeszła na drugą stronę. Tym razem nie Firidov. Tym razem, drodzy państwo, Ryazanov, którego przyporządkowałem wcześniej do ataku, ale to środkowy. I zobaczmy, jak pięknie teraz frunął nad siatką. Nic dziwnego, że ta melodia adresowana specjalnie dla niego. Bardzo ciekawe, jak wyglądałaby rywalizacja, gdyby Azerbejdżan wygrał pierwszego seta. W drugim ma punktów 9, no i teraz proszę spojrzeć. Małe szczęścia, jedna akcja, a jakże duża satysfakcja Bakirova. To jest zawodnik, który dopiero niedawno na boisku się pojawił, Ramiz Bakirov. Pierwszy jego punkt w tym meczu. Sprawdzam wczoraj, drodzy państwo. Wczoraj Bakirov też niekoniecznie miał okazję zdobywać punkty, no bo w pierwszej szóstce na boisku go nie było. Czy to jest ostatni momencik gry w tym secie? Czy jeszcze coś się tutaj wydarzy? Czy ten atak będzie skuteczny? Bronią się jeszcze, ale punktu nie zdobywają Azerowie. A więc mamy 25-9. Znowu protesty. No, gorąca azerska krew. Wiemy dobrze, że to są okolice Turcji, a tam takich intensywnych, mocnych reakcji nie brakuje. Zobaczmy. Tutaj mamy Bakirova, który podaje piłkę do Husseinliego. No i mimo tych starań i mimo protestów przełożył troszkę ręce na drugą stronę siatki, ale ostatecznie punkt dla Ukrainy. Mamy 2-0. 25-23, 25-9. Goście z Ukrainy prowadzą, jakby nie było, bardzo pewnie. A za chwilę set numer 3.
Jeszcze a propos Igrzysk Olimpijskich, drodzy Państwo, bo chciałbym dokończyć ten wątek. O proszę, jak pięknie bawią się kibice drużyny ukraińskiej. W 1996 roku w Atlancie, kiedy i Azerbejdżan, i Ukraina debiutowały na igrzyskach, Ukraińcy zdobyli aż 23 medale, w tym 9 złotych. O, to jest statystyka, której można Ukrainie pozazdrościć. Dość powiedzieć, że Polska w swojej stuletniej historii startów na igrzyskach zdobyła maksymalnie 7 złotych na jednych igrzyskach. A tu Ukraina wchodzi do gry i od razu sięga po 9 złotych medali. Ale zwróćmy uwagę na to, że Ukraina, dawniej część Związku Radzieckiego, wielkiej potęgi w sporcie, choć trochę sztucznej, rzecz jasna, biorąc pod uwagę właśnie różne nacje, które Związek tworzyły. No i wielkie brawa za to osiągnięcie w Atlancie. Do tej pory Ukraińcy zdobyli w letnich Igrzyskach Olimpijskich łącznie 139 medali. Dla porównania Polska prawie 300, dokładnie 298. Kto wywinduje swoją pozycję jeszcze bardziej w Paryżu, tego nie wiemy. Zostawiamy ten wątek na końcówkę lipca i pierwszą połowę sierpnia. A Azerbejdżan, a propos rozgrywek olimpijskich, no to przede wszystkim potęga zapaśnicza. Zapasy, drodzy Państwo, to jest taka dyscyplina, która przypisana jest Igrzyskom Olimpijskim jeszcze od starożytności. Oczywiście nie mogło ich zabraknąć także w erze nowożytnej od 1896 roku i pamiętnych igrzysk w Atenach. Wesoło, sympatycznie. Tylko że nieco gorsze nastroje w szeregach Azerbejdżanu. Sam jestem ciekaw, bo rozglądałem się tu i ówdzie. Nie ma specjalnie wielu symboli narodowych Azerbejdżanu. Za to flagi ukraińskie dominują. Ruszamy z trzecim setem i mamy powtórkę z rozrywki. Mamy pierwszy punkt wywalczony przez Ukrainę, która potrzebowała około 45 minut, żeby domknąć dwa pierwsze sety. Czerwaciuk przed chwilą ze środka siatki zdobył punkt. No a teraz czas na Azerbejdżan. Zablokowani. Czy jeszcze będą grali? Nie, nie. Tutaj była piłka niesiona, więc nie ma mowy o tym, żeby Azerbejdżan mógł kontynuować grę. Starał się jak mógł. Riyad Hasanov. No ale jednak centymetry robią swoje. Ten wielki blok, takie dwa wieżowce skaczące do bloku po stronie ukraińskiej, to jest ogromna przeszkoda dla Azerbejdżanu. I jeszcze raz i ponownie Ukraina. Szansa na to, żeby objąć trzypunktowe prowadzenie. Choć tym razem to Azerbejdżan rozdaje karty, ale pomylił się na środku Jamal Dzialilow. 3-0. ...23 w pierwszym secie, 9 w drugim, łącznie 32 do tej pory wywalczone przez Azerbejdżan. A my czekamy na ciąg dalszy i akcję, której nie zakończył skutecznym atakiem Maksim Świridow. Chwaliłem go momentami, bo sporo punktów dzisiaj zdobył, ale tutaj akurat tej akcji na plus dla siebie zaliczyć nie może. Raven Husseinli. W tym roku będzie miał 18 lat i jeszcze przed sobą na pewno sporo sezonów. A propos tej bałkańskiej krwi, tego temperamentu, no może niekoniecznie bałkańskiego, ale właśnie związanego z rejonem i tureckim, i azerskim, armeńskim, po części irańskim, no to bywa tak, że pod siatką czasami aż się gotuje od emocji. Ten kocioł wybucha, kiedy po drugiej stronie też pojawia się krewki rywal. No i czasami nawet czerwona kartka nie pomoże. Mam nadzieję, że tu żadnych kartek nie będziemy uruchamiać. Teraz 2-4. Doping coraz głośniejszy. Jamal Dzialilow.
A myślę, że Azerbejdżan niczego sobie z tego dopingu nie robi. Oczywiście Ukraińcy uskrzydleni, ale Azerowie także życzliwie tutaj traktowani. Nie mógł skoczyć do ataku, bo był w drugiej linii Hussein Lee. Teraz jeszcze walczył, jeszcze biegł do końca Dżalilow, ale takiej piłki raczej się nie podbija. To znaczy, można podbić, ale po prostu jest to niezwykle trudne. Zobaczmy. No, trzeba było mieć i szybkość Usaina Bolta i jednocześnie trochę szczęścia. 5 do 2. Teraz już dobrze, teraz już skutecznie. Teraz Riyad Hasanow punktuje 3 do 5. No, mam nadzieję, że po takim starcie, mimo że tracą 2 punkty, Azerowie będą skuteczniejsi niż w poprzednim secie. Nie chcemy już partii do 9. Przepraszam za użycie liczby mnogiej, ale spodziewam się, że Państwo także wolą bardziej zaciętą rywalizację. A tutaj Igor Szczawiński. Dziś od początku na boisku. W meczu z Estonią wchodził tylko czasami. Widzimy teraz, że mamy zmianę. Natik Nabijew pojawia się na boisku. Natik gra z 13. Środkowy. Jak będzie współpracował z kolegami na boisku? No, mam nadzieję, że ta współpraca będzie owocna. I że, jeszcze raz to powiem, rywalizacja stanie się wyrównana. Atakował przed momentem Gasimow, a teraz na zagrywce ten sam siatkarz, Oktay Gasimow. I przyjął piłkę sposobem górnym, libero drużyny ukraińskiej. Nie trzeba było tutaj wielkiej gimnastyki, aczkolwiek to też trzeba umieć. Brawo dla Oleksandra Ostapczuka. Sfinalizowali to przedsięwzięcie doskonale Ukraińcy i prowadzą 7-4. Azerbejdżan w ataku, Azerbejdżan skutecznie. No i to jest piękna historia. Żałuję, że nie ma aż takich braw jak w przypadku punktu zdobytego przez Ukraińców, no bo na pewno też taki atak po prostej zasługuje na pełne słowa uznania i gratulacje. 5 do 7. Państwo domyślają się, kto atakował. Hussein Lee oczywiście. A teraz pięknym za nadobne odpowiedział Ukrainiec i można powiedzieć bliźniaczy atak. Chwaliłem Ravena, chwalę teraz tego, którego tutaj obserwujemy po tak fenomenalnym ataku, to Maksim Świridow. A więc gra na brawa rumieńców. Po tym usypiającym trochę drugim secie, który Azerbejdżan spisał na straty, a Ukraina pewnie uwierzyła w swoją moc. Teraz czas na, mam nadzieję, powtórkę pierwszej odsłony. A więc Azerbejdżan już bez żadnego kunktatorstwa walczy o to, żeby odrobić stratę. Gahramanli na zagrywce i to jest zagrywka, którą ratują Ukraińcy nogą. Takie rzeczy też się zdarzają. No i będą mieli już teraz kolejny punkt przełożenia. Oj, szkoda, szkoda. Chociaż zwróćmy uwagę na to, że tu i dobra była zagrywka, no i ta gra w obronie nogą. Myślę, że zadowoliła najwybredniejszych kibiców siatkówki. 9 do 6, a z szóstką Samsonow. Gahramanli do blokowanego po raz kolejny w tym secie Hasanowa. 10 do 6. No nie radzi sobie w tym momencie Riyad na lewym skrzydle. Chociaż nie rezygnuje. Widać, że tam jest jeszcze sporo takiego zacięcia na twarzy i chęć udowodnienia wyższym kolegom, że potrafi atakować. No i próbował, blok ominął, ale jest out, niestety. O,
No nie było nawet dyskusji, czerwona flaga uniesiona w górę. Mamy 11 do 6 od Fruneli. Po tych trzech ostatnich akcjach wyraźnie Azerbejdżanowi siatkarze z Ukrainy. Spoglądam na twarze jednej i drugiej siatki, po jednej i drugiej stronie siatki. Azerowie, no to chłopcy ciemnowłosi. Tutaj trudno spodziewać się czegoś innego. Natomiast Ukraińcy mają też odrobinę takiego złotego koloru na głowie. A mówię o tym nie bez powodu, bo dzisiaj, tak pół żartem, drodzy Państwo, kalendarz świąt nietypowych informuje, że mamy dzień całowania złotowłosów. Ja nie mówię, żeby ktoś kogoś tutaj musiał całować, ale warto przytulić wszystkich rudowłosych. Życzyć im dobrego dnia. Czasami mówi się, że zwłaszcza w kobiecym świadku kanon piękna wygląda inaczej, a przecież rudy to piękny kolor. No dobrze, wracamy do gry. Ja w kolory bawić się nie będę, bo specjalistą nie jestem. Plastyk ze mnie żaden. Za to na pewno kibic siatkówki już tak. No i teraz z przyjemnością będę obserwował, czy Azerbejdżan obudzi się. Jeszcze nie w tej akcji. Nie pozwolił na to Denis Samsonow. 12 do 6. Już podają piłkę zawodnikowi z Ukrainy. Młode siatkarki klubu sportowego Atak Gorzów Wielkopolski. To też taki piękny zwyczaj, że każdego dnia inny klub z Gorzowa bądź z regionu pomaga siatkarzom. Piłka wraca do Azerbejdżanu. No i mamy 7 do 12. Hussein nie zwykł zagrywać tak, że piłka leciała na lewą stronę. No i tutaj też frunie na lewo i błądzi ten serwis. Znowu ta piłka zabłądziła za linią boczną. Szkoda, bo to kolejna taka zagrywka. Jest przewidywalny w swoich serwisach Raven Husseini. Próbuje zaskoczyć, ale robi to w taki sposób, że szkodzi sam sobie. No, to jest akurat kwestia do poprawki, ale w ogóle Husseini naprawdę jest zdecydowanie wyróżniającym się zawodnikiem w zespole z Azerbejdżanu. Witali Krawczenko na boisku, który zastąpił Maksima Sfiridowa, właśnie teraz będzie rozpoczynać. Wszystko przystanie 13 do 7. Podbił piłkę Nihat Gasimov. A kto podbije serca kibiców? Ukraińcy na pewno, bo ci tutaj grają świetnie, ale tą akcją na pewno swoich notowań nie podnieśli. Tu akurat błąd. 5 punktów. W rywalizacji dwóch drużyn, no, z różnych biegunów europejskiej siatkówki można powiedzieć, że nie jest to kolosalna różnica, ale chciałoby się, żeby ta rywalizacja była jeszcze bardziej zacięta. Taka jak w pierwszym secie. Ale nie jest, nie jest, bo Ukraina te punkty kolekcjonuje w miarę regularnie. Teraz Mirosław Tkaczuk punktuje. No i tutaj można powiedzieć delikatne niezrozumienie w obronie, ale czy było, czy nie było, to już w rejestr się nie pisze. Poza tym, że punkt dopisany Ukraińcom, a teraz jeszcze jeden, już 15 po bloku dwójki Tkaczuk Riazanow. No nie ma łatwego życia w ataku dzisiaj Riad Hasanow, blokowany dość często. Ale najwidoczniej trener drużyny azerskiej mocno mu ufa. Ruslan Cervatiuk. Pamiętamy początek tego seta. On był bardzo wyrównany, a jeżeli Państwo potrafią i chcą wrócić do początku tego spotkania, to chętnie wrócę razem z Wami i przypomnę, że Ukraińcy właściwie błąd za błędem popełniali, zwłaszcza na zagrywce. Tak jakby się nie wyspali albo liczyli na to, że to zwycięstwo po wczorajszym dramatycznym i przegranym meczu z Polakami przyjdzie im za darmo. Teraz znowu siatkarski power, moc na maksa, używając języka młodzieżowego. Igor Sztawiński. I Igor teraz troszeczkę odetchnie, a do gry wkroczą Denis Dichtiar. Jeszcze dzisiaj nie występował, podstawowy rozgrywający i kapitan drużyny ukraińskiej. Oraz, drodzy Państwo, Maksim Tonkonoch także dziś jeszcze odpoczywał. Dichtiar i Tonkonoch, czołowi zawodnicy ukraińskiej kadry, a więc wzmacnia siłę rażenia trener Romantsov. Tak jakby jeszcze chciał przetrzeć szlaki przed kolejnym, jutrzejszym wyzwaniem.
jutro przed Ukrainą troszkę prawdopodobnie, a nie, przepraszam, pojutrze. Jutro Ukraina ma pauzę. Pojutrze Ukraina kontra Łotwa. No a teraz zobaczmy, tutaj blokowany po raz kolejny zawodnik z Azerbejdżanu, tym razem Oktay Gasimov. Mówiłem o tym, że styczeń jest bardzo siatkarski. Wczoraj wspominałem o Lidze Mistrzów, nie znając jeszcze wszystkich wyników. Dziś jestem już mądrzejszy, państwo pewnie także. Gratulowałem przed spotkaniem estońsko-azerskim ŁKS-owi, który w kobiecej siatkówce poradził sobie świetnie na rumuńskiej ziemi. Za to na tarczy wracają do kraju nasi najlepsi, a więc Jastrzębski Węgiel, no i przeżywająca kryzys Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Kędzierzynianie przegrali w Pireusie 0-3. Jastrzębski Węgiel, który wcześniej stracił tylko 2 sety w 4 meczach w Lidze Mistrzów, tym razem uległ zespołowi z Las Palmas, Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie. Tam było 1-3, tam na pewno jest też temat do przemyśleń. No a tu, drodzy państwo, wracając nad Wartę, możemy powiedzieć wprost, 17-9 i bardzo dobrze układa się gra dla Ukraińców. A skoro Tonkonoch i Diechciar są na boisku, to można podejrzewać, że gra Ukraińców nabierze takiej ogłady i będzie jeszcze trudniej punktować Azerbejdżanowi. Ale w tej akcji stało się inaczej. Tym razem Gasimov dał radę i to właśnie ten człowiek już rusza do gry. Piłki przez Ostapczuka przechodzą regularnie. Libero zapracowany, choć niekoniecznie bardzo spocony. Zobaczmy tutaj jeszcze raz Ostapczuka. No i taki właśnie delikatny pomysł Riazanowa zdał egzamin. 18-10. Husseinli. Jest akcja. Można powiedzieć, taka rywalizacja punkt za punkt. A więc będzie to na pewno set lepszy niż ten poprzedni dla Azerbejdżanu. Tam było 9 punktów na mecie. Tu jeszcze przed metą mamy 11, ale ile uzbierają punkcików jeszcze zawodnicy z nadmorza Kaspijskiego? Nie mam pojęcia. No, bardzo rozwinięty jest Azerbejdżan. Mówi się o nim, że to kraj, który jest rzeczywiście wzorem do naśladowania dla innych byłych republik radzieckich. Tam na pewno i poziom rozwoju i naukowego, i poziom edukacji na wysokim poziomie, na wysokiej fali, to wszystko się toczy. Jeżeli chodzi o siatkówkę natomiast, no to Ukraina przeważa. Zobaczmy, co zrobił przed chwilą Tonkonoch. Wrócił właśnie po to, żeby takie pieczęcie stawiać raz za razem. Dziś tych pieczątek pewnie wiele już nie postawi, ale to na pewno miło się ogląda. 19-11 i już w górze, i już ostra zagrywka Riazanowa. Ale dobrze gra, widać, że z tyłu nawet lepiej niż w pierwszej linii Riad Hasanow. Bieg tam, podróżował za piłką na pełnych obrotach Riad i doskonale wiedział, co z wystawioną przez kolegę piłką zrobić. 12-19. Wyłamała piłka delikatnie dłonie tego, który atakował. Pogubił się trochę po drodze Witalij Krawczenko. 13-19. Mówiłem także w dniu wczorajszym o tym, jak radziły sobie Azerki w bliźniaczym turnieju kwalifikacyjnym, gdzie Polska okazała się najlepsza. Tam żadnego seta w 5 spotkaniach Azerbejdżan nie wygrał. Tu Azerbejdżan także prawdopodobnie nie wygra seta w ciągu drugiego swojego spotkania. Ale na pewno wrażenie pozostawia po sobie dobre. No i właśnie, jak państwo myślą, znowu dyskutuję z wami wirtualnie, był aut czy nie? Chyba jednak tak, ale to już historia. 19-14. Teraz na pewno nie ma mowy o żadnym błędzie sędziowskim. Nie ma mowy o tym, żeby ktokolwiek tutaj śmiał przyznać punkt Azerbejdżanowi, no bo niby za co? Atak modelowy. Maksim Świridow. Odpocznie, no chociaż pewnie specjalnie się nie zmęczył, Denis Diechtiar. Ihor Szczawiński wrócił do gry, a na zagrywce Maksim Tonkonoch. Ten, który wbił chyba najsilniejszego gwoździa dzisiaj.
potrafi uderzyć bardzo mocno, bardzo precyzyjnie. Środkowy, który przyszedł na świat w 2007 roku, a więc też jeszcze ma przed sobą sporo występów w kategorii młodzieżowej. Denis Samsonow zamienia Tonkonoha. Mamy 15 do 20. Raven Husseini. Są, drodzy Państwo, także nieliczni kibice, których teraz widziałem za swoimi plecami, którzy dołączyli się do tego zespołu klaszczących zawodników rezerwowych dla Azerbejdżanu, ale te oklaski nie pomogły. Ukraina po raz 21, 21-15. Nie ma jednak takiej dominacji jak momentami zespół ukraiński. W tle za plecami Krawczenki pojawiły się takie wspaniałe zdjęcia z pięknego Gorzowa, który warto odwiedzić i zimą, i latem, i o każdej innej porze dnia i nocy. Gorzów uśmiecha się nie tylko do miłośników sportu, ale także turystyki, ale także, drodzy Państwo, kultury, no bo przecież teatr, który tutaj funkcjonuje już od przeszło 100 lat, to także wielki znak rozpoznawczy miasta nad Wartą. 21-16. Jamal Dżalilow. Dżalilow już w runie, ale ten lot nieudany, więc nie pozostaje nic innego Jamalowi, jak dać się zmienić przez libero. Dżalilow, drodzy Państwo, środkowy, który ma zaledwie 16 lat. A teraz, jak teraz się skończy Gahramani? Oj, nie zrozumiał się rozgrywający drużyny azerskiej ze swoim kolegą z drużyny, z Gulijewem. 23-16, zobaczmy jeszcze raz. Tak, tutaj ewidentnie minął się z piłką Jamal Gulijew. Jeszcze jakieś pretensje na linii rozgrywający. Zawodnik z dwójką, no ale to już za nami, więc teraz... Po raz kolejny gra na siatce na medal i coraz bliżej sukcesu w pierwszym spotkaniu piątkowego popołudnia zespół z Ukrainy. 24-16. Ruslan Czerwatiuk. Wielka grupa kibiców wstaje, a Czerwatiuk tak jakby chciał, żeby jeszcze kibice troszeczkę postali, jeszcze poczekali na te radosne dla nich momenty. Posłał piłkę w aut. Mam nadzieję, że Riyad Hasanow przedłuży nam te emocje skutecznie i że jeszcze tutaj wykona niezłą, skuteczną zagrywkę. Zagrywka dobra, ale Ukraińcy mają atuty po swojej stronie, choć teraz Gahramani do Halijewa. No i jak to wszystko się skończy? Kto zwycięży? Azerbejdżan czy może jednak Ukraina? Odliczają do trzech kibice ukraińscy i po ataku Szczawińskiego trzeci set przeszedł do historii. 25-17 w trzeciej, ostatniej odsłonie wygrywa Ukraina i odnosi identyczny sukces jak w pierwszym swoim gorzowskim meczu w starciu z Estonią. Estończycy zdobyli na Ukrainie 54 punkty, drużyna azerska 49, a więc ten dorobek skromniejszy, choć myślę, że dzisiaj Azerbejdżan pozostawił po sobie całkiem niezłe wrażenia, zwłaszcza w pierwszym i w trzecim secie. Ukraina wygrała pierwszego seta do 23, drugiego do 9, trzeciego do 17. No i teraz widać, że tego uśmiechu na twarzach chłopców z Ukrainy jakby więcej niż przed rozpoczęciem meczu. Azerowie
Sam jestem ciekaw, jak ten zespół będzie się prezentował za rok, kiedy już większość tej kadry jeszcze pozostanie w grupie U20. No, prawdą jest też stwierdzenie, że rywalizacja o Mistrzostwo Europy do lat 20 toczy się co 2 lata, więc ten zespół będzie przemodelowany, ale są też inne konkurencje, są też inne rywalizacje. Nie samymi Mistrzostwami Europy człowiek żyje, więc mam nadzieję, że forma azerskiego klubu będzie szybowała w górę, także w trakcie naszego turnieju. 25-23, 25-9 i 25-17. Teraz, drodzy Państwo, grupa kibiców ukraińskich czeka tylko na pozwolenie od sympatycznych, aczkolwiek zaangażowanych mocno w swoją pracę ochroniarzy, żeby móc wejść na parkiet do swoich ulubieńców. My natomiast przyjrzyjmy się transmisjom, jakie są zaplanowane w internecie. Dziś, jutro i pojutrze o godzinie 20. Najpierw Estonia-Łotwa. Nie ukrywam, mówiłem o tym już od wczoraj. Liczę tutaj na siatkarskie fajerwerki i na to, że ten mecz będzie bardzo zacięty od początku do końca. Jutro o tej samej porze, także o 8 wieczorem Łotwa i Azerbejdżan, a ostatniego dnia naszej rywalizacji w niedzielę Ukraina i Łotwa. Także powinno być bardzo, bardzo ciekawie. Szanowni Państwo, to oczywiście nie koniec emocji na dziś. Ja mam nadzieję, że będą Państwo z nami. Pozwólcie, że zerknę na zegarek. 18:12. No to będziemy mieli trochę czasu, żeby odetchnąć, trochę czasu, żeby przewietrzyć się, a jeżeli mają Państwo blisko do Gorzowa, warto tutaj dotrzeć. O 20:00 kolejny mecz. Jeżeli nie mogą Państwo przyjechać nad Wartę tutaj do Areny Gorzów, to serdecznie zapraszam do internetu. Polska Siatkówka nadaje to wszystko na żywo, a przed nami mecz Łotwa-Estonia. Będziecie z nami? Myślę, że tak. Zapraszam jeszcze tutaj do nas. Pokażcie flagę. Bardzo proszę. O, właśnie, zwycięska flaga. Flaga do góry. Proszę bardzo, jesteś w telewizji. Gratulacje. Chyba tak. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia o godzinie 20:00. Dziękuję.